Tik-tak, tik-tak, jesteśmy grze. Tik-tak, tik-tak. Nie chcę. Ty, Wardęga! Tik-tak, tik-tak. Witamy w grze. Uwierzyć, że na moim patencie próbuje się wybić. Generalnie co? No, moja piłka jest krótka. Sztabka złota. Nie, dwie sztabki złota, bo mam dwójkę dzieci. Milion złotych na konto Anastazji, milion złotych na konto Mikołaja. Wracam 12 kwietnia do Polski, to jest chyba poniedziałek. W środę 15 kwietnia mogę z nim zawalczyć bez jakichkolwiek przygotowań, bez jakichkolwiek ramienia wagi. Więc to jest moja odpowiedź na całego tego śmiesznego Don Casio. Aczkolwiek potraktujcie to też jako humorystyczną moją odpowiedź, bo bardzo wątpię, żeby doszło do tego wszystkiego. A jeżeli już czerwony smog, Poznań, jestem dwa razy dziennie, zapraszam. Tylko milion na konto Mikołaja, milion na konto Anastazji, dwie sztabki złota i wsio. Co sądzisz? No ale no to jak mówi o 2 milionach, no to wiadomo, że no, tak jakby się obstrał. Nie mogę uwierzyć, że na moim patencie próbuje się... Na moim patencie, kurwa. Ja pierdolę, na moim patencie, kurwa. Generalnie co, no moja... Kto piłka... pierwszy powiedział o mnie? Kto pierwszy o mnie powiedział, kurwa? Ja pierdolę. Sztabka złota. Nie, piłka jest krótka, no to ja ci powiedziałem, kurwa, że dla u mnie też jest krótka. Dwójkę dzieci. No, więc Gamrot mówiąc to, że 2 miliony za walkę, dwie sztabki złota, no to wiecie, no to tak jakby od razu zaznaczył, że no boi się tej walki, no i tyle, no. No to co tu dużo komentować, kurwa, niech se pierdoli co chce, na jaką pierdoli na moim patencie, kurwa, przecież ja mam w dupie jego patent, kurwa. A Gamrotowi to tam wiecie, może na sparingach wbili do głowy za dużo i mu się tam popierdoliło w głowie, nie? Jak 2 miliony za walkę, nie? Walczy tam za kurwa 20 czy 20-30 tysięcy dolarów, a tu chce za 2 miliony za śmiesznego Menela, kurwa, Don Casio, który melanżuje. No to widzicie, no obstrał zbroję i tyle. No. Co tu więcej komentować?